Gorąca godzina. Zaprasza Anna Raczyńska. A dziś o granicy nacisku i kompromisu oraz różnicy między interesem politycznym a społecznym w demokratycznym państwie prawa. I o tym rozmawiać będą goście programu Gorąca godzina. Wszyscy w studiu w Bydgoszczy. Pani poseł Iwona Kozłowska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Pan profesor Janusz Golinowski, prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam państwa. A po lewej stronie mamy panów z różnych formacji, ale wszyscy kandydują z różnych list do Parlamentu Europejskiego. I tak w kolejności pan Andrzej Walkowiak, szef regionalnych struktur Polski Razem Jarosława Gowina. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i bezpartyjny kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiam zdecydowanie. I pan poseł Łukasz Krupa, Twój Ruch. Dzień dobry. Ja się nazywam Anna Raczyńska w imieniu gości i własnym. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy, zapraszam również internautów. Jeśli wpiszą państwo www.radiopi.pl, znajdą w zakładce wideo Gorąca godzina. Zobaczą nas bliżej, będą razem z nami. Zapraszamy. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o granicy nacisku i kompromisu, o różnicy między interesem politycznym a społecznym. Przykładów w tym tygodniu było bardzo wiele, nie na wszystkich się skupimy, ale no, nie możemy pominąć tego, który przykuwał uwagę opinii publicznej w całym kraju, a chodzi mianowicie o protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych. One są i w Sejmie, ale także poza Sejmem zgromadzili się ci, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Rząd spotkał się z protestującymi, zaproponował pewne rozwiązania. Protestujący nie ustępują i jest pytanie, jaka jest granica, co to znaczy kompromis dla pewnych, w naszym przynajmniej układzie społecznym. Czy państwo dostrzegają tutaj cechy jakiegoś kompromisu, czy państwo widzą tylko determinację? Jak rozumieć to, co tak naprawdę wywiązało się dzisiaj w tym dialogu między rządem a protestującymi? Póki co nie widać kompromisu, bo protestujące nadal tam są, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że rzeczywiście część tych rodziców z tymi niepełnosprawnymi dziećmi wyjechała z Sejmu, czyli jakoby zadowoliła się tą pierwszą deklaracją premiera o tych sukcesywnych podwyżkach tych świadczeń. Podajmy od maja już do 1000 złotych, tak? Potem w 2016 roku mają te świadczenia osiągnąć mniej więcej najniższe wynagrodzenie krajowe. Znaczy, ja chcę bardzo obiektywnie i z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia powiedzieć, że rzeczywiście każdy protest musi mieć jakby swój finał. I teraz pytanie, czy determinacja tych rodziców jest tak duża i rzeczywiście kilkuletnie jakby starania o pewne postulaty nie przyniosły skutku i teraz, kiedy udało im się wejść do Sejmu, kiedy ten protest rzeczywiście przybrał bardzo duży charakter taki medialny właśnie, że są w budynku Sejmu, że właśnie wokół nich, właściwie w ich sąsiedztwie dzieje się właściwie całe życie polityczne, bo oni protestują przy właściwie takim miejscu, gdzie pracuje prasa, więc tam właściwie każdego dnia odbywa się to takie typowo polityczne życie, że chcą właściwie osiągnąć to, co, z czym przyszli i z czym założyli i nie pójdą na bardziej, żaden kompromis. To jest protest polityczny, czy bardziej protest społeczny, czy po prostu ludzie doszli już do pewnej granicy i postanowili, znaczy, powiedzieli dość. Trudno, bo pana lider, ja przypomnę, nazwał rzecz po imieniu, mówiąc, że no taka była okazja, żeby zrobić karierę polityczną i każdy mógł z tej okazji zrobić karierę polityczną i też aż głupio, że zostało to zmarnowane. No ale nazwijmy rzecz po imieniu, właściwie nazwał, upubliczniono to coś, co w życiu politycznym jest jednak normą. Znaczy, kontekst tej wypowiedzi nie był taki, ja nie będę się tłumaczył, bo za chwilę rozpoczniemy dyskusję na ten temat. Natomiast na tym spotkaniu byłem wówczas, kiedy mieliśmy to posiedzenie otwarte. To jaki był kontekst? Otwarte. Nie, kontekst powiem. Był taki, że po prostu posłowie, którzy pracują w komisji zajmującej się sprawami społecznymi, dostali zwykłą reprymendę od szefa, że często w takim codziennym życiu mają pewne pretensje o to, że nie są wysyłani do mediów, że nie daje im się szansy na zaistnienie, no bo polityk, jeśli jest, to jest wtedy, kiedy
funkcjonuje w mediach, a wtedy, kiedy jest temat, który rzeczywiście powinni zająć się od początku do końca, kiedy powinni się zgłębić, kiedy powinni pokazać, że to jest ich działka, że to jest ich branża i jakby no, zainteresować się tym... Klucz tkwi czasem w sformułowaniach, one no były, słowa dlatego, były nie takie, była wyraźna reprymenda pod adresem tej pielęgniarki ze Słupska, pani Gardias, że została pod to ściągnięta i nie wykorzystała. Ale a to akurat wyszło, co, nazwijmy rzecz wyszło tak, że ona dzień wcześniej spotkała się bez udziału kamery, i o czym pewnie szef nawet nie wiedział, i tak wyszło, że rzeczywiście wyszło to niefortunnie, natomiast zupełnie jakby inny był kontekst. A czy to jest społeczne, czy polityczne? Na pewno problem jest społeczny duży, bo to jest wyjątkowo trudna, wyjątkowo i trudnej sytuacji jest ta grupa społeczna i rzeczywiście chyba w oczach każdego no, wydawałoby się, że należałoby znaleźć jak najwięcej środków, żeby tym ludziom pomóc, bo oni rzeczywiście są w ogromnie ciężkiej sytuacji. Natomiast jest to też sprawa polityczna, bo przypomnijmy, że wpuściła ich do Sejmu partia polityczna, wpuściła ich Solidarna Polska. Wielu polityków, łącznie z naszymi posłami, też tam przy premierze gdzieś próbowało się ogrzeć w blasku kamer. Ja nie będę tutaj nikogo bronił, więc na pewno jest to też wymiar polityczny. No to nie da się tego jakby rozdzielić, moim zdaniem. Dzieje się na terenie Sejmu. Panie profesorze. Co do kompromisów, zwykle to jest tak, że granica jest płynna. To po pierwsze. Po drugie, ja chciałbym rzucić okiem na tak zwane warunki brzegowe dochodzenia do kompromisu. Strony muszą chcieć i muszą istnieć obszary wspólne i obszary, które wymagają dyskusji, które są przedmiotem sporu. To na tym przykładzie. Czy pan dostrzega tutaj problem, po obu stronach? Spójrzmy na warunki brzegowe. Tak. Jeśli mówić o 520 zł, to ja bardzo przepraszam, po 25 latach transformacji to jest żenada. Ten człowiek nie ma prawa za te pieniądze przeżyć. Tam problem polega na tym, że odebrano też część udziału, tak, prawda? Już pomijając oczywiście te dyskusyjne kwestie, natomiast pytanie, jak ten człowiek ma żyć przy takich dużych obciążeniach? Ja obserwuję to zjawisko niejako pośrednio, ponieważ moja żona w jakiś sposób jest uwikłana w kontekst pomagania ludziom i osoba, która jest niepełnosprawna, automatycznie wprowadza rodzinę w stan wykluczenia. Nie dość, że nie jest w stanie zarabiać, to jednocześnie jest obciążeniem dla rodziny. Jeśli nie będzie tutaj aktywnej polityki ze strony państwa, to ja bardzo przepraszam, to cofamy się do bantu stanu. Ja będę mocno przy tym się upierał. Jeśli jest tak, że my mamy pieniądze na to, czy na to, czy na to, natomiast nie mamy, a mówimy powierzchownie, górnolotnie o prawach człowieka, to tutaj widać bardzo dużą hipokryzję. Poza tym rozdzielanie tych kwestii, że jest to coś, co leży w sferze społeczeństwa, a w sferze polityki, moim zdaniem jest podejściem chybionym, ponieważ to wszystko, co się tworzy, tworzy wszystko pewien wszystko jest polityką, panie profesorze, układu. Ale tutaj ta polityczność nabiera innego kontekstu, dlatego że jest pytanie, dlaczego ci ludzie pojawili się właśnie w medialność, tym momencie? Oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj strony są zainteresowane, żeby przed, no jak wiemy, od tego się nie da uciec, jest kampania wyborcza. W tej kampanii wyborczej przyjmuje się różne strategie. Czasami te strategie względem siebie się wykluczają, co w praktyce oznacza, że troszeczkę działamy na zasadzie na złość babci. Czyli jak wy tak, to my tak. I myślę, że tak to zadziałało w warunkach sejmowych. Natomiast problem jest, ja jeszcze raz wrócę do podstaw, do takiego intencjonalnego spojrzenia. Problem jest naprawdę nabrzmiały, ponieważ to wynika z pewnej determinacji i bezsilności tych ludzi, którzy stają wobec problemu, radźcie sobie sami. I co? Politycy uruchomili uruchomili bardzo medialnie problem. Przełamali barierę, tak? Tak, natomiast problem przez cały czas jest otwarty. W jaki sposób? W jakimi metodami można tym ludziom ulżyć w ich cierpieniu? I w zasadzie oprócz sięgnęli właśnie po właściwe metody? One nigdy nie będą właściwe i zawsze będą właściwe, bo stwierdzenie, czy coś jest przed kampanią, czy po kampanii, jest moim zdaniem pojęciem znowu bardzo rozmytym, bo zawsze będzie coś przed kampanią i coś po kampanii. No, ale nie aż tak blisko, panie profesorze. Problem jest innego rodzaju. Za dwa miesiące mamy pierwszą kampanię, zgoda, potem następną. Jak dalece ci ludzie z tymi swoimi problemami mają żyć w poczuciu pewnego, ja to nazywam oczywiście wykluczenia, bo tak to wygląda. A nie wydaje się państwu, to już kieruję do wszystkich państwa, nie wydaje się państwu, że problem leży szerzej. To nie jest tylko kwestia świadczeń materialnych, to jest w ogóle kwestia stosunku nie tylko władzy, ale także i obywateli do osób niepełnosprawnych. One w jakimś tam sensie, w dużej mierze są traktowane jako środowisko osób wykluczonych. Pan profesor Zupertowicz. A ja myślę, że na to trzeba spojrzeć jeszcze szerzej, jeszcze dalej. To jest kwestia techniki rządzenia, jaką od lat stosuje Donald Tusk. I to, co
Janusz Palik odpowiedział na spotkaniu swojego klubu, to było tylko wyciągnięcie wniosków z techniki rządzenia Donalda Tuska. A nie z całej partii, a nie z, nie, w ogóle inaczej elity mówiąc, politycznej? Współczesna polityka wytwarza wysoką podatność u jej uczestników na cynizm, ale stopień cynizmu i stopień jakby wchodzenia, gotowości z wchodzenia w pewne techniki manipulacyjne jest różny. Otóż mnie, jak zobaczyłem Donalda Tuska rozmawiającego z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, to przypomniał mi się artykuł tygodnika Wprost przed 2 lat, że Donald Tusk przylatuje rano we wtorek z Trójmiasta, a w czwartek albo w piątek po południu wylatuje. I rządzenie najwyraźniej go nie pasjonuje. Natomiast jak jest powódź, to znajdziemy go w kurtce operacyjnej na wałach powodziowych. Jak uderzyło tornado, to znajdziemy go na miejscu katastrofy. Ale to miał nie przyjść, panie profesorze? Do czego zmierzam? Zadaniem premiera nie jest bezpośrednie interweniowanie w sytuacjach. Zadaniem premiera jest tworzenie infrastruktury prawnej, instytucjonalnej, żeby problem matek czwartego kwartału, żeby problem terenów zalewowych, czy problem setki innych problemów były rozwiązywane. Rządzenie nie polega na tym, że on się pokaże w telewizorze i zrobi to, o czym mówił Janusz Palikot, tylko że zmusza maszynerię państwa, żeby troszczyła się z wyprzedzeniem. To stworzył pan profesor idealny model zarządzania rzeczywiście nie tylko państwem, ale w ogóle wszelkiego rodzaju nawet mniejszymi strukturami. Ale problem polega na tym, że te osoby protestujące domagały się premiera. Ludzie bardzo często uważają, że kontakt z premierem rozwiąże ich problem. Ale to sam premier pojawiający się w sytuacjach kryzysowych, premier, ja zastanawiam się, kiedy on ma czas, żeby robić korekty systemu, który jest wadliwy, skoro musi się wszędzie pojawić, pokazywać. Ale ten premier akurat tak prowadzi politykę swoją, bo on poszedł na rozmowę z ministrem właściwym, ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, który to prawie się nie odzywał. No, po prostu rozmowy prowadził premier. No, w obecności szefa to by pan się odzywał, no też by pan czekał, aż szef skończy. To jest, no tylko, że w tym momencie no to ci ministrowie, którzy powinni znać realia i możliwości własnych resortów, po prostu no, wychodzą na żołnierzy Donalda Tuska, którzy specjalnie no, bez zgody szefa nie za bardzo się wychylą. Panie pośle, teraz się pojawiły komentarze, ponieważ Donald Tusk przestał się pojawiać i rzeczywiście na spotkania z kolejnymi grupami wysyłane jest, czy spotyka się minister pracy i polityki socjalnej, to mówi się, aha, Tusk w ogóle puścił Kamysza, żeby na PSL spadł ciężar. I teraz, no, bądź tu mądry i pisz wiersze. No, jak znaleźć? Rzeczywiście to, co powiedział pan profesor Zybertowicz, nie tak się zarządza państwem, nie medialnie, ale jeśli ludzie protestujący oczekują spotkania, to w momencie, kiedy się premier nie pojawi, panie profesorze, to powiedzą, że jest arogancki i cyniczny takie reakcje, i ignoruje. To są reakcje, to jest styl rządzenia i jeszcze z PRL-u. Jak się pierwszy sekretarz pojawił w terenie, to problem był rozwiązany. Przez 20 lat myśmy sobie tego problemu nie rozwiązali. Przepraszam, nie mogę tego słuchać. Przepraszam, nie mogę tego słuchać i przepraszam, że wchodzę w słowa. Wiem, że to jest nieładne, ale przepraszam państwa. Popatrzmy sobie na kraje Europy, całego świata. Jeżeli jest jakaś tragedia społeczna, cokolwiek się wydarzy, to społeczność oczekuje przywódcy. Przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych, dojeżdża królowa, premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji. Przyjeżdżają w miejsca katastrof. Przecież nasz premier nie jest jakąś indywidualnością, która wykracza poza pewne ramy i robi coś, co jest niepojętego, niespotykane na całym świecie. Bo tego, to jest takie społeczne oczekiwanie. Dlatego, że społeczeństwo uważa, że to jest bezpośrednie zainteresowanie ich problemem. Niech przyjedzie, niech zobaczy, jaka jest trudna sytuacja. Jeżeli się nie pojawia, to są pretensje, że nie jest zainteresowany, że dla niego to jest nieważny temat, nieistotny temat. Ja powiem państwu, że ja też jeździłam do Powodzian. Dlaczego? Dlatego, że chciałam zobaczyć na własne oczy, że mieliśmy powodzie, panie profesorze. Brałam udział w takich wyjazdach, delegacjach, żeby zobaczyć, jak to wygląda faktycznie. Przepraszam, ale odniosłam się do własnego doświadczenia. Natomiast trudno mi też państwa słuchać, ponieważ, szanowni państwo, system.
całość działalności systemu jest niezmiernie ważna. Państwo teraz opieracie się przede wszystkim o politykę, o to, jak politycy zareagowali. A chciałabym zapytać, co ci politycy zrobili rok temu, dwa lata temu, z jakimi inicjatywami? Pamięta pani tak z grubsza, kto dwa lata temu rządził? Ale czy ja pamiętam, że żadnych decyzji dotyczących podwyżek PiS w ciągu swoich dwóch lat, które miał w bardzo dobrym... Ale panie profesorze, ale nie możemy tak dyskutować. Ja panu nie przerywałam. Właśnie nie. Ja panu nie przerywam, kiedy pan mówił i przedstawiał swoje zdanie. Natomiast PiS nie podniósł ani o złotówkę świadczeń pielęgnacyjnych. Ale w dobrym czasie rządził. No trudno, żeby jeszcze odebrał. No, a poza tym chciałam zwrócić uwagę na fakt, iż pan przewodniczący waszej partii, pan prezes, Jarosław Kaczyński, wyszedł do matek i powiedział, mam zacytować, powiedział wyraźnie, jeżeli za rok zostaniemy wybrani, to my tą sprawę załatwimy. Czyli co? Matki mają z dziećmi niepełnosprawnymi czekać kolejny rok, tak? Aż zostanie wybrany PiS, który łaskawie natomiast nie wyszedł z żadnymi propozycjami. Szanowni Państwo, jestem w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jestem w podkomisji do spraw osób niepełnosprawnych. Jestem w prezydium zespołu do spraw osób niepełnosprawnych. Działają te organy bardzo dobrze. I podkomisja, i zespół. Cykl spotkań dotyczących osób niepełnosprawnych, mogę powiedzieć o konkretach. Równość i godność, stowarzyszenie. Dalej, ośrodki szkolno-wychowawcze dla osób niewidzących, niedowidzących. Dalej, asystenci dla osób niepełnosprawnych. Na tych spotkaniach, które są, te informacje są na stronach sejmowych. Żyje w wymyślonej rzeczywistości, nie, proszę pani poseł. Ja nie żyję, bo ja to robię. Właśnie, ja to robię. Robi pani wymyśloną rzeczywistość. Nie jest to wymyślona rzeczywistość. Nie. Panie profesorze, pozwólmy. Czyli co? Uważa pan, że pieniądze załatwią wszystko? Pieniądze, które nie będą utopione w korupcyjnych przetargach autostradowych, wystarczyłyby na wszystkie niepełnosprawne. Jest rehabilitacja. Do innej jest opieka zdrowotna. Jest cała to otoczenie dotyczące osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Proszę Państwa, pani poseł, natomiast nie opierajmy się tylko na polityce. Ja zapraszam na takie posiedzenie podkomisji albo zespołu, bo nie widzę tam posłów. Z nie, wynika. Nie widzę tam posłów, ale ani innych osób, które w tej chwili otaczają te rodziny, te kobiety, tych ojców, osób niepełnosprawnych, żeby byli zainteresowani zmianami ustawowymi i systemowymi, nowelizacją tych ustaw. Czy pan wie, że nie ma, że brakuje nam ustaw dotyczących wczesnej interwencji? Ale mówimy o konkretach. Pani się orientuje, od ilu lat pani partia jest przy władzy, czy nie? Jakie działania podjął przez dwa lata rząd? Ale orientuje pani się tak w przybliżeniu, od ilu lat? Gdzie są ci posłowie, którzy w tej chwili stoją przy tych osobach niepełnosprawnych, przynoszą kanapki, nie ma ich na posiedzeniach. Żadnego posła nie widziałam na posiedzeniu. Proszę Państwa, pani poseł rozszerzyła ten problem, odpowiadając na moje też pośrednio pytanie dotyczące tego, czy to jest tylko kwestia pieniędzy, czy też w ogóle istnieje jakiekolwiek zainteresowanie ustawodawcy problemami osób niepełnosprawnych. Ale powiedzmy sobie wprost, no, pani poseł, trudno odmówić racji adwersarzom, którzy mówią, że pieniądze były odebrane i że państwo rządzą 7 lat. To, co państwo robią, to prawda. Ale systemu. Pani redaktor, nie mylmy w tej chwili opiekunów osób niepełnosprawnych, nie mylmy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, bo to są dwie różne kwestie. Ale ja w ogóle nie dotykam tej sprawy. Bo, ponieważ tutaj pieniądze nie zostały i przepraszam, tutaj muszę zweryfikować wypowiedź pana profesora, bo 620 dostają na tę chwilę matki, rodzice, dzieci niepełnosprawnych plus 200 zł rządowego. Te 520 zł, o których mówił pan profesor, to są dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi dorosłymi, które zresztą będą wyrównane i będą zwrócone od momentu, kiedy ta ustawa została znowelizowana. Łącznie z procentami stosownymi. Pan Andrzej Walpowiak, Polska Razem, Jarosława Gowina. Pan profesor wspomniał o technikach stosowanych przez
premiera Donalda Tuska, to ja na zasadzie pewnej anegdoty, żeby rozluźnić trochę, przyznam się też do czegoś, to było dawno temu, w 2005 roku podczas kampanii wyborczej, podczas takiego pojedynku kandydatów, mój adwersarz z Platformy Obywatelskiej zadał mi jakieś pytanie z materii, o której nie miałem pojęcia i nie wiedziałem, co mam zrobić. Gorąco mi się zrobiło, mówię, kurczę, no nie przyznam się, że nie mam o tym pojęcia, i zacząłem jego atakować za całokształt, za wszystko. Dzisiejsza retoryka pani poseł niestety przypomina mi tamto moje zachowanie. Popełniła pani poseł tyle nielogiczności w swojej wypowiedzi. Jakich nielogiczności? Sporo nielogiczności, które były wytykane chociażby przez pana profesora. Ja nie będę powtarzał tego, ale... Ale proszę powtórzyć. Bo nie ma sensu. Wszyscy słuchacze jeżeli słyszeli. Jeżeli pan ma większą wiedzę niż ja, jeżeli chodzi ja o osoby. Ja nie twierdzę, że mam większą wiedzę, tylko... I na temat tego, co się dzieje w Sejmie. Chciałem skomentować to, co się przed chwilą w mojej ocenie stało tutaj w studiu podczas dyskusji. Proszę państwa, my dotykamy dwóch różnych rzeczy. To, co dzieje się w Sejmie, tak. I praca ustawodawcza nad rozwiązywaniem systemowym sytuacji osób niepełnosprawnych. I to się rzeczywiście dzieje. I to, o tym mówiła pani poseł. Ja I sytuacja w Sejmie, która jest bardzo gorącą sytuacją, gdzie widzimy dzieci niepełnosprawne, które powinny być rehabilitowane, a nie są. Które są w niegodnych warunkach, na korytarzu. Bo jeżeli chodzi o pracę sejmową, to pan, przepraszam, ale niewiele wie na temat tego, co się dzieje w Sejmie. Ja o tym wiem, co się dzieje, bo ja pracuję. Ja wiem niewiele, ale dobrze, okej. Bo ja w tym pracuję. Proszę mi nie zarzucać niewiedzy. Ja tylko skomentowałem, co moim zdaniem, co usłyszałem, co tutaj się stało w studio. Natomiast chciałem nawrócić do tej sytuacji też. Zastanawiałem się, jaki będzie efekt spotkania premiera z protestującymi. Ja z kolei byłem przekonany, że premier, ponieważ jest świetnym negocjatorem, że rozminuje całą sytuację, bo udało mu to się wtedy, kiedy były protesty ACTA, udały mu się debaty z celebrytami, którzy kiedyś głosowali na Platformę Obywatelską, ale potem nagle stwierdzili, że... To wszystko było w innej sferze. Tutaj chodziło o konkretne. Ale tutaj mamy do czynienia z jakąś wyjątkową determinacją, niespotykaną chyba wcześniej, bo dość konkretne... Celebryci mają 2 zera więcej przy tych szumach. Dość konkretne obietnice padły, a jednak napięcie w ogóle nie zostało zatrzymane. Ja myślę, że ci ludzie doskonale wiedzą, w jakiej rzeczywistości ekonomicznej żyją i nikt im kitu nie będzie wciskał. Oni mało tego wiedzą, ile właśnie zarabiają celebryci, ile zarabiają politycy. Wiedzą, jak bardzo te nożyce nierówności społecznej się w Polsce rozchylają. Nie ma w tym nic złego, ale jeżeli oni są na takim dnie, że z tego nie można wyżyć, to oni nie pozwolą sobie tutaj na piękną mowę ludzi w białych kołnierzykach. Albo po prostu wiedzą, że skoro zgodziliby się na warunki premiera, że w ciągu tam 3 lat najbliższych dojście do tej minimalnej... Do 2016 roku. Niespełna 3, trochę ponad 2 lata. Gdyby na to się zgodzili, no to tak naprawdę musieliby przez najbliższe 2 lata, no trochę nie mieliby możliwości, nie mieliby prawa takiego etycznego, chociażby wszczynać jakichkolwiek następnych protestów, no bo jednak zgodziliby się na taki dwutrzyletni jakiś program naprawczy. Ale kompromis to jest ustępstwo. Czy tutaj jest możliwe ustępstwo? Biorąc pod uwagę, że zostali wpuszczeni przez polityków do Sejmu i że to jest jakby taka okazja, żeby ugrać wszystko to, o co walczyli, przy całym jakby akceptacji ich bardzo trudnej sytuacji. W pełni się zgadzam z profesorem Golinowskim, że rzeczywiście no to jest uwłaczające wręcz, że te kwoty, które oni w tej chwili dostają. Natomiast tak jak mówię, no oni chyba sobie postawili wszystko na jedną kartę. No albo teraz ugramy to, co chcemy, albo na kolejne 3 lata po prostu 2 lata nie będziemy mogli jakby się w tej kwestii odzywać, bo będziemy musieli akceptować to, co ustaliliśmy z premierem. Muszę pilnować porządku, panie pośle. Ja jeśli mogę dwoma zdaniami, no, czy nie tytułem podsumowania, ale zwrócenia uwagi na bardzo istotny problem, że osoba niepełnosprawna w rodzinie to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tej osoby, jest otoczenia. Czyli tej rodziny, która musi za coś żyć. Ten bilans gospodarstwa domowego musi się zbilansować, czyli po prostu muszą być wpływy i wydatki. Przy tych ofertach, które oni teraz na dzień dzisiejszy otrzymują, to bardzo przepraszam, ja bym robił to dokładnie tak samo, albo jeszcze z większą determinacją. Bo ja myślę, oni są świadomi czegoś innego. Życie jest nie tylko polityka, ale życie społeczne w ogóle jest oczywiście sztuką kompromisu. I
Ale problem polega na tym, że oni widzą, że premier jest bardziej skłonny zawierać kompromisy z jakimiś pasożytniczymi grupami interesu, przymykać oczy na afery w inwestycjach kolejowych, afery w inwestycjach informatycznych, afery w inwestycjach autostradowych. W Polsce nastąpił zupełny szok w inwestycjach autostradowych, mianowicie firmy wykonujące te inwestycje nie dostały pieniędzy, mimo że pieniądze spłynęły do Polski. I ci ludzie to widzą, że premier idzie na kompromisy z mętnymi grupami interesu i tam nie potrafi uderzyć pięścią w stół, natomiast potrafi precyzyjnie liczyć, ile by kosztowały budżet i nas, podatników, wsparcie dla tych, którzy Panie mają bardzo trudne sytuacje. Panie profesorze, dotknął pan sprawy do istotnej bardzo, ale dość też dosyć szerokiej, mianowicie kwestii finansów publicznych. W Polsce mamy niestety ten problem, od 25 lat nie potrafimy zrobić reformy, nikt nie potrafi, żadna władza, zrobić reformy finansów publicznych i stąd mamy problem, że te pieniądze są często topione nie tam, gdzie powinny. Poza tym, pani poseł, jest, to nie do pani uwaga, ale generalnie jest też tak, że elity rządzące nie potrafią się powściągnąć. Proszę zwrócić uwagę na premie, proszę zwrócić uwagę na ile pieniędzy idzie na różnego rodzaju nagrody. Teraz prokuratura zainteresowała się celowością wydatku, jaki został dokonany na koncert Madonny. Pani minister Mucha niestety już musiała się postawić w prokuraturze. Problem polega na tym, że my mając budżet taki, jaki mamy, nie do końca potrafimy te pieniądze i celowo, i w sposób sensowny wydawać. I to o tym mówi pan profesor, tak jak zrozumiałam. Ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że rzeczywiście te pieniądze nie zawsze są wydatkowane tak, jak powinny, że ten system wydatkowania, finansowania różnych sfer życia nie jest uszczelniony. Zacisnąć pasa społeczeństwu, a sami tego nie robią. Sama to dostrzegam i wielokrotnie to krytykuję, ale chciałabym się skupić jednak na tym, o czym dyskutowaliśmy, a mianowicie nad osobami niepełnosprawnymi. Ja nie odniosłam się jeszcze do kwot, którymi te osoby dysponują, które otrzymują. I nie usłyszeliście, państwo ode mnie, że to są kwoty wystarczające, bo uważam, że rzeczywiście one są niskie. Jak najbardziej. I chciałam powiedzieć, że ja jestem osobą, która pracowała z osobami niepełnosprawnymi. Ja mam naprawdę głęboką i bogatą wiedzę, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Sama jestem terapeutą, pracowałam 2 lata w szpitalu, zajmowałam się osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi i dziećmi. I moja wiedza jest naprawdę dogłębna. I co z tego wynika, pani poseł? I współpracowałam również z rodzinami. To, że wiem, jakie są ich wydatki, jakie są ich potrzeby i jaka jest koniecznie zmian. To proszę powiedzieć, jaka kwota byłaby satysfakcjonująca? Ja nie mówię o jakimś... Nie chcę rozmawiać o konkretnych kwotach. Dlatego, że to też, o czym mówiliśmy, tak? Uszczelnienie systemu finansowania musi iść w tym kierunku, aby rzeczywiście przekazywać te pieniądze na potrzeby ludzi tego typu, jak osoby niepełnosprawne czy rodziny dzieci niepełnosprawnych, były na miarę tych potrzeb. Ale chciałam państwu też zwrócić uwagę jeszcze na inną rzecz. Mamy nie tylko mówiły o pieniądzach, one również mówiły o rehabilitacji, one mówiły o wytchnieniowym dla nich. I to jest to, o czym pan przewodniczący mówił. Dlaczego? Ale to jest ważne. Pani poseł. Tak, ale to są, dobrze, ale to jest też, ale to jest też cały system, szanowni państwo. Ale to jest też cały system i niekoniecznie, muszę państwu powiedzieć, zaufajcie mi, są pewne sfery życia osób niepełnosprawnych i nasze, że niekoniecznie muszą wiązać się z dużymi wydatkami. Ale wystarczy dobra organizacja i dobry system, który funkcjonuje. Jest pewien wycinek tego systemu. I my nad tym pracujemy. Dwa zdania. Jest wycinek tego systemu opieki nad finansowania osób niepełnosprawnych bardzo dobrze zorganizowany. Na przykład
dla parlamentarzystów, tak? Parlamentarzyści, którzy są niepełnosprawni, mają ekstra dodatek w wysokości, jak przeczytałem, 6 000 zł. Na ten temat się nie będę wypowiadał, bo po prostu nie wiem. I ci ludzie o tym wiedzą. A mało tego, jeden z parlamentarzystów wziął udział w tej dyskusji z niepełnosprawnymi, pouczając ich, że nie powinni rozdrażniać pana premiera. Chodziło o pana Lewickiego? Tak, chodziło akurat o senatora Dworczyka. Tego nie sprawdziłam. Nie wiem, jak pan to sprawdził, ja tego nie sprawdziłam, więc nie wiem. Krupa, z tego co wiem, to nie są dodatki do uposażenia, tylko do biura chyba, tak, żeby tam jakoś. Ale to nie jest ale, istotne. Ale, dobrze, po to, ale są, jasne, są. Oczywiście możemy w tych kategoriach. Ale ja tutaj do koleżanki Iwony z Platformy. Jeżeli masz taką dużą wiedzę, jeżeli macie takie doświadczenie, jeżeli macie ludzi, którzy są tak wrażliwi na te problemy i tak je rozumieją, to dlaczego przez 7 lat rządów nie wychodzą jako projekty poselskie rozwiązania, które by poprawiły sytuację tych osób? Przecież trudno, oczywiście możesz powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło. Jestem ostatnią osobą, która będzie bronić Prawa i Sprawiedliwości, ale rzeczywiście oni rządzili 7 lat temu przez okres 2 lat. Donald Tusk rządzi przez 7 lat. Wy macie dużo więcej narzędzi, dużo więcej możliwości, dużo więcej czasu na to, żeby te rzeczy zrobić. I ja naprawdę tutaj trudno znaleźć jakby zrozumienie, dlaczego to nie wychodzi. No, opozycja może sobie gadać, ale dobrze wiesz, że 90,5% projektów poselskich opozycyjnych jest odrzuconych w pierwszym czytaniu. Jeżeli czegoś nie przygotowuje ministerstwo i Donald Tusk, no to nie przygotowują to posłowie z tej komisji. Prawie 3 lata pracuję w zespole, ciężko, intensywnie i nie widziałam na tym zespole żadnego parlamentarzysty z opozycji, również swojego ruchu. Dobrze, ale dlaczego ja nie przyjdą na zespół? Dlaczego nie przyjdą na podkomisję z propozycjami? Gdzie ale są, to nie jest tak, że my pracujemy sami tam. Tam są przedstawiciele wszystkich resortów. Ale jeżeli jakiekolwiek projekty mają zdrowia, projekty poselskie, platformowe, jest szansa na to, żeby przedstawić swoje propozycje, przedyskutować to na zespole i potem złożyć to jako projekt poselski, żeby To róbcie to. Ale ja zapraszam tych aktywnych parlamentarzystów, bo nam jest też potrzebna współpraca opozycji. A to czego jest potrzebna? Nie, jest potrzebna, bo... Dlatego, że doskonale wiecie, w jakim kierunku to pani rozwiązuje. Panie profesorze, widać teraz parlamentarzystów, którzy są aktywni. Oszałamiające. I pani wytłumaczy, dlaczego to jest oszałamiające. Po pierwsze, szanuję panią za ciężką pracę z niepełnosprawnymi i każdego człowieka, który robi coś tak ważnego i ciężkiego, bardzo szanuję. Szanuję to, że pani w tą tematykę weszła, ale z tego, co pani mówi, wynika, że pani w ogóle nie rozumie, jak działa maszyneria państwa. Pani próbuje powiedzieć, że koalicja, która ma większość głosów, swojego prezydenta i może każdą ustawę przeprowadzić, nie mogła poprawić sytuacji niepełnosprawnych, bo gdzie przychodzą posłowie partii opozycyjnych. To przecież jest coś niepoważnego. Panie profesorze, że pani szanuję pana wiedzę naukową, ale przepraszam, jeżeli chodzi o pracę parlamentarną, to już troszeczkę tej wiedzy mam więcej. Ale niestety wiem, że można współpracować dla dobra sprawy. Powinniśmy być ponad podziałami politycznymi. Pan poseł już wskazał, to jest powszechną wiedzą, gdy opozycja próbuje konstruować swoje projekty ustaw. Mogą być gorsze, mogą być lepsze. Zamiast przeprowadzać je przez ścieżkę rzeczowo, dyskutować, są wycinane zaraz na komisjach. Dlaczego posłowie opozycji mają przychodzić na komisje, w których macie większość i ale bo to jest ich obowiązek, panie profesorze. Oni powinni brać udział. Bardzo proste zapisy, przykład. Niektóre są brane pod uwagę. No, to jest kwestia tego, na ile opozycja, na ile pani poseł jest otwarta. To może mogę rzucić konkretem. Pan poseł Mularczyk z Solidarnej Polski. Wiem, że to jest inna opcja, ale jako przykład opozycji, bo jest przykładem opozycji, zaproponował projekt ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych. Komisja się zebrała i czekaliśmy na pana posła, żeby jako wnioskodawca przedstawił nam projekt ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych. Pan poseł się nie pojawił.
No i nie pojawił się. Nie było szansy na dyskusję. Nie pojawił się na komisji. Tak się w związku z tym niepełnosprawni cierpią. Rozumiem? Nie, że tak, po prostu, nie takie były intencje, panie profesorze. Rząd premiera Tuska jest tak słaby, że bez pomocy Mularczyka nie potrafi żadnego problemu rozwiązać. Nie, nie, jak to jest ważne? Nie, proszę państwa, jeśli państwo pozwolą, jeśli państwo pozwolą, krótkie podsumowanie. Problem polega z tego, jak zrozumiałam panią poseł, nie na tym, że nie mogą zrobić, bo opozycja nie przychodzi, tylko opozycja teraz przyciąga, wprowadza do Sejmu rodziców i on, tak powiem, stymuluje protest, a tak naprawdę nie jest zainteresowana tymi rozwiązaniami, które się w Sejmie dzieją. I tak zrozumiałam intencje, więc nie ma sensu, żebyśmy brnęli w tę sytuację. Pan profesor Golinowski chciał jeszcze dodać coś do tej kwestii, bo ja chcę pytać o inną rzecz. Proszę nie odbierać tego ad personam. Ja mam takie wrażenie, że współcześni rządzący, i to się dzieje już od pewnego dłuższego okresu czasu, żyją w odrealnionym świecie. Oni nie dostrzegają problemów nie tylko niepełnosprawnych. To chodzi o politykę zdrowotną, politykę demograficzną. Można tu wymieniać szereg polityk, które dotyczą notabene społeczeństwa. Nie polityk jako takich, bo my ciągle obracamy się w tej sferze instytucjonalnej, jakby politycy zajęli się sami sobą. Czyli cała ich praca polega na samo oczywiście utwierdzaniu, że są potrzebni. Rzecz w tym, że oni będąc wybrani przez naród, ja nie uprawiam tutaj żadnej demagogii, bo tak to powinno działać, powinni temu narodowi, czy temu społeczeństwu służyć. A tutaj mamy zupełnie jak gdyby odrealniony świat. Oni widzą to z innej perspektywy i nie chcą zrozumieć tej drugiej strony, tegoż społeczeństwa, które jest przerażone, zdeterminowane, co dalej ma robić, żeby przeżyć z miesiąca na miesiąc. Tu o to chodzi. No najlepszym dowodem na poparcie tezy pana profesora jest fakt, że od wielu lat wszystkie projekty obywatelskie, pod którymi zgromadzono po 500 tysięcy, po milion podpisów, były momentalnie utrącane. No przecież to jest niebywała rzecz. Nie wszystkie. No, wszystkie. A który został obywatelski projekt? A ogródki działkowe, przepraszam bardzo, to jest projekt obywatelski. Na razie jest wariantów, kilka wariantów, ale, i między innymi jest projekt obywatelski jest w trakcie. Zdecydowanie, ukierunkowanie pracy podkomisji jest pod kątem projektu obywatelskiego. Proszę państwa, no, ja myślę, że trzeba będzie czekać na rozwój wydarzeń. Ja próbowałam od państwa uzyskać odpowiedź, jakie są tutaj możliwości ustępstw. Czy rodzice konkretnie powinni przystać na to rozwiązanie, które daje rząd, bo rząd, powiedzmy, no, dysponuje określonymi kwotami w budżecie. Czy też zdaniem państwa powinni tak długo dochodzić swego, żeby wreszcie zapewnić sobie warunki, no przynajmniej na minimum egzystencji, która jest niezbędna w momencie, kiedy opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Gdybym ufał premierowi, to bym poszedł na kompromis, ale w sytuacji, gdy są poważne przesłanki, żeby nie ufać premierowi. Ale co tutaj budzi pański niepokój, panie profesorze? Że co, że nie dotrzyma słowa i no, rzeczywiście... No, ile rzeczy premier Tusk obiecywał i potem zapominał o tych swoich słowach. W roku 2000 premier Tusk obiecał, że dojdziemy do tego pułapu najniższego, jeśli chodzi o średnią krajową. W 2016 roku nie wiadomo, czy będzie rządził wtedy, prawda? Tak. Minimalną kwotę, tak. Nie wiadomo, czy wtedy Platforma będzie przy władzy, bo są wybory w 2015, więc tutaj może rodzić pewną nieufność. Ale jednak jest pewien krok ze strony rządu i jest podwyższenie tych świadczeń. No jest, tylko że... 1000 zł od maja tego roku. Tylko że no to, co już mówiłem, no, no te potrzeby są tak duże. My to nie rozmawiamy o zmianie rzędu z 3000 na 3,5, tylko z jakichś naprawdę głodowych kwot na jakieś kwoty, które być może w minimalny sposób mają zapewnić egzystencję na tylko, godnych tylko warunkach. Też, państwa, i teraz, jeżeli z jednej strony społeczeństwo widzi to, co o czym tutaj mówiliśmy. A wie pani, ile wynosi renta w Polsce? A wie pani, ile wynosi najniższa emerytura? No, ludzie przez lata pracują. No, tak, ile no tak, tylko no, że... A jaki mamy, że... a płacimy składkę, jaki mamy dostęp? Tak ja rozumiem, mnożyć, ale nie? Wydaje mi się, że niepełnosprawni są wyjątkową grupą społeczną. I ja nie zgodzę się z tym, co powiedział premier, że jeżeli kierowałby się sercem, to budżet państwa już dawno by zbankrutował, bo o ile emeryt, bezrobotny, często może...
na czarno dorobić, gdzieś tam na dyżurce posiedzieć, gdzieś tam coś zrobić. No nie każdy może. Ale nie każdy może, nie ale każdy jest może. To w jakimś stopniu szara sobie, to forem, ciężko pracować. Często przez 40 osób, lat ci ludzie pracowali na tą emeryturę. To jest zupełnie inna kwestia, system emerytalny, rentowy, to jest zupełnie inna kwestia. Niepełnosprawne osoby, to co pan profesor powiedział, wykluczają z egzystencji również rodzinę, tak? I oprócz tego, że wymagają opieki, nie dają możliwości w pełni aktywności zawodowej osobom, które tak, się nie opiekują. Tak, bo wykluczenie materialne idzie wykluczenie społeczne. Ale wymagają system też jest potrzebny. Tak, ale wymagają szczególne. I teraz te osoby, które walczą o te pieniądze, no kiedy z jednej strony widzą rozpasane państwo, i tu nie mam już do władzy pretensji, tylko ogólnie, tak, o tym, co mówimy, afery, to, tamto, siamto, to jest z jednej strony, mówią sobie, kurczę, dla wszystkich jest, dla nas nie ma. Ale z drugiej strony, przecież my mówimy o jakiej kwocie? Miliarda złotych, gdyby w jednym momencie od następnego roku chcieć podnieść, to jest około 100 tysięcy osób, tak? Tak, tak, i chcą tak. podnieść z 800 na 1600. To jest miliard 200, tak? Zmniejszy się obsługa długu publicznego w związku z przesunięciem środków z OFE do ZUS-u. Około 5 miliardów zostanie uwolnionych. Kończy się wojna w Afganistanie, wycofujemy polskie wojska, około miliarda chyba 300 no rocznie tak, na to. Priorytety nam się, oczywiście. Jeśli chodzi o zbrojenie, więc gdybyśmy chcieli wygospodarować miliard, to myślę, że byśmy go wygospodarowali. To jest kwestia już podejścia, to jest polityki. Natomiast oczywiście ci rodzice też widzą, że niedawno premier ustąpił matką pierwszego kwartału, tak, że tak, ustąpił to, w innych no różnych tak, sytuacjach. No i oni są zdeterminowani. Jak się nie wydziera, przyjma. To niestety to są efekty polityki, w której zamiast z wyprzedzeniem problemy rozwiązywać i negocjować, ignoruje się ludzi. I ludzie widzą, kto się nie postawi, ten nie ma. Ale to jest zabójcze dla demokracji. Wielokrotnie w tym programie, to pan profesor, który jest częstym gościem, może potwierdzić, mówimy o tym, że właśnie brak strategii, brak wizji, które towarzyszyły rządom w okresie transformacji, powodują właśnie, że mamy takie sytuacje, jakie mamy i stąd mamy też poczucie, że ta demokracja idzie nie w tym kierunku, w którym oczekiwaliśmy, że pójdzie. Dlatego też, skoro w ogóle dotykamy sprawy systemu, chciałabym przypomnieć Państwu, że w dniach 1-3 kwietnia Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał bardzo istotną kwestię, mianowicie sprawę takiej cienkiej granicy między tym, co wolno, kiedy wolno naruszyć prawa obywatelskie. To jest skarga, odpowiedź na skargę złożoną przez prokuratora generalnego i przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważał, że częstokroć służby w czasie działań operacyjnych przekraczają swoje uprawnienia, zakładają podsłuchy i jednym słowem naruszają prawa obywatelskie. Minister spraw wewnętrznych zwrócił się z takim apelem. To dobrze, że próbuje informować obywateli o tym, ale ja mam takie pytanie. Czy jest coś, co Państwa w tym zastanawia, że prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepisy, których chce w jakiś sensie bronić minister spraw wewnętrznych? Gdzie tu jest kolizja? I na czym ona polega? No, ta wypowiedź ministra spraw wewnętrznych dla mnie jest głęboko niepokojąca, bo on już się obawia, że Trybunał Konstytucyjny uwzględni tę skargę i zatamuje ten jak gdyby niekończący się proces rozszerzającej się inwigilacji obywateli przez służby specjalne. On się tego obawia. Szczerze mówiąc, byłem głęboko zdziwiony taką postawą ministra spraw Pan mówi o tym apelu, ja, który opublikował w Gazecie Wyborczej. Ja rozumiem, że mamy nowe wyzwania, nowe obszary, które mogą być inwigilowane i wykorzystywane w aktach terrorystycznych. Natomiast skala inwigilacji społecznej jest ogromna. I tamte zagrożenia nie mogą usprawiedliwiać tych działań, które są od lat w ciągłym rozroście. Pamiętam, jak PiS dochodził do władzy, było straszenie, między innymi tym, że państwo będzie pod... A tamte statystyki, porównując z dzisiejszymi, są niczym po prostu. Było tych, jak się okazuje, linii telefonicznych niepodsłuchiwanych więcej niż dzisiaj. I to mnie trochę niepokoi. W chwili obecnej we wszystkich tajnych służbach, które mają uprawnienia do takich działań inwigilacyjno-podsłuchowych, pracuje około 10 tysięcy osób rocznie, kosztuje to podatnika około miliarda. Oprócz tego policja
wiele osób w policji ma prawo korzystania z tego. I problem polega na tym, że statystyki tak zwanych pozyskiwań danych billingowych, internetowych i tak dalej w Polsce są wielokrotnie większe niż w krajach Europy Zachodniej. Dlaczego? U nas funkcjonariusze idą na łatwiznę. Zamiast robić aktywne rozpoznanie środowiskowe, jak to się mówi, ruszyć tyłek i być w terenie, na masową skalę zakładają podsłuchy, monitorują ruch w internecie, robią statystyki, kto z kim rozmawia po prostu, a władza to toleruje, ale na dłuższą metę jest to sytuacja, w której wytwarzane są bazy danych, które mogą być nadużywane, bo kontrola nad tym nie jest z zewnątrz, znaczy wewnętrzna kontrola nad tym nie jest monitorowana z zewnątrz. Na przykład ty Najwyższa Izba Kontroli robi, sprawdza gospodarkę finansową tajnych służb, to nie ma wglądu w sprawy operacyjne. I skoro policja w Niemczech, tylko... w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Francji radzi sobie z tymi samymi typami przestępczości bez tych instrumentów, no to powstaje pytanie, z jakich to powodów, te instrumenty mają być w Polsce na taką skalę stosowane? Znaczy, ja powiem szczerze, że uważam, że w Polsce zbyt wiele instytucji ma uprawnienia do takich różnych technik inwigilacji. Za dużo, i, tak? Tak, i coraz więcej instytucji o to się ubiega, łącznie już w tej chwili nawet z instytucjami, które dalekie powinny być od takich metod, jak na przykład urzędy skarbowe, które też tam chciały różne większe uprawnienia, jeżeli chodzi o kontrolę przedsiębiorców. To idzie w złym kierunku, bo powinniśmy budować zaufanie państwa do obywateli i do państwa tym samym, a tutaj pan profesor zauważył, że 10 tysięcy osób pracuje w instytucjach uprawnionych do inwigilacji. Gdyby policzyć wszystkie osoby publiczne w Polsce, posłów, senatorów, ministrów i prezydentów, burmistrzów, wójtów, to by się okazało, że po dwóch takich pracowników służb może inwigilować jedną osobę publiczną. Oczywiście mówię to trochę z przymrużeniem oka, ale gdzieś tam no nie dajmy się zwariować. Ja pamiętam, zaczynałem swoją pracę w Komisji Infrastruktury i kiedyś były porażające dane, że bodajże w 2011 roku wszystkie te instytucje wystąpiły do operatorów komórkowych 1 800 000 razy o billingi. To są jakieś kwoty, które po prostu, te ilości po prostu, które mogą wskazywać, że no, jak tutaj siedzimy w studiu, to co któryś z nas jest regularnie inwigilowany przez służby. No po prostu to moim zdaniem, no ja nie chciałbym żyć w takim kraju. Ja sobie zdaję sprawę, że służby są potrzebne. Również nie tylko służby specjalne, ale instytucje przeciwdziałające korupcji i wszystkim tym aferom, ale to powinny być no, ograniczone możliwości i to powinny być wydzielone po prostu służby, a nie no dobrze, ale instytucje. Jak się to ma do obszaru, tutaj bo też pytanie do pana profesora Andrzeja Zybertowicza. Panie profesorze, pan mówi, że ta skala jest dużo większa niż w innych krajach demokracji zachodnich. A jak wygląda problem szarej strefy w innych krajach, a jak u nas? Jak wygląda problem no, rozwiązywania, czy powiedzmy no, liczebności tych służb na przykład? Bo pan mówi, że 10 tysięcy osób w różny sposób, tak. Ale to też dotyczy zupełnie czasem od diametralnie różnych spraw. W związku z czym ja mam pytanie właśnie, jak się to ma do tej szarej strefy, która jest ogromna. Jest szara strefa. I czy ta liczba osób na obszar szarej strefy jest wystarczająca? Że firmy detektywistyczne, w których są byli policjanci i funkcjonariusze, uzyskują z operatorów komórkowych albo z baz danych policyjnych nielegalnie po koleżeńsku informacje, to występuje także w dojrzałych informacjach w demokracjach zachodnich. Nie wiadomo, czy w takiej skali, bo to jest niemierzalne zjawisko. Więc to zagrożenie istnieje i co pewien czas do ludzi, którzy się tym światem służb interesują, docierałem informacji właśnie, że byli funkcjonariusze, pracują w pionie ochrony informacji operatora telekomunikacyjnego i bez większych kłopotów prywatnie zakładają podsłuchy, prywatnie robią billingi, sprzedają podmiotom rynkowym, na przykład zainteresowanym zwalczaniem konkurencji materiałem na ten temat. Tego typu, ale to nie jest specyfika polska. Tego typu zagrożenia występują, są opisywane także przez badaczy i przez dziennikarzy na Zachodzie. Natomiast u nas problem chyba polega na tym, że w chwili obecnej jest 9, a może 10 instytucji, które są legalnie uprawnione do pozyskiwania takich danych, ale nie ma sprawnego systemu nadzoru. Panie profesorze, ale jest jeszcze coś. To właściwie pytanie do wszystkich państwa. My żyjemy w kraju ogromnej nieufności.
Obywatele nie ufają władzy, władza nie ufa obywatelom i my sobie nawzajem nie ufamy, obywatele sobie również nie ufają. I to jest po prostu problem, który funkcjonuje właśnie, także porównanie... Taki ładny premier i taki niski poziom zaufania. Proszę Państwa, no, kasus Snowdena pokazuje, że świat, mówiąc... Gdyby uroda miała być wyznacznikiem, panie profesorze, to byłoby nie najgorzej, my mamy bardzo dużo pięknych kobiet. Kieruje się urodą. Mówiąc metaforycznie, świat zwariował. Chce pan profesor powiedzieć, że ma pan duże szanse, tak, w tym? Tak? Jeśli zrobi operację plastyczną, to na pewno większy. Pan profesor, ale natura jest najważniejsza, najbardziej ceniona. Pozwolę sobie posłużyć to zdanie. Mam takie wrażenie, powiedzmy, kasus Snowdena pokazuje, że świat metaforycznie zwariował. Wszyscy, wszystkich chcą podsłuchiwać. Oczywiście nawet tych najbardziej istotnych osób w państwie, czyli szefów państw, premierów, kanclerzy i tak dalej. W związku z tym mówienie o tym, że będziemy budować kapitał społeczny jest taką, powiedzmy, iluzją. Dlatego też w pierwszym rzędzie nas tutaj taki namysł, co zrobić, aby rzeczywiście wyciszyć emocje w kierunku podsłuchiwania i straszenia się nawzajem aktami terroryzmu, bo myślę, że Zachód w jakiś sposób poradzimy też sobie na z to ograniczeniem zasłuży. Tej nieufności, jeżeli będziemy jeszcze bardziej... Ja myślę, że to jest błędne koło, napędzający się mechanizm, rodzący oczywiście konsekwencje wtórne. Z którego jakie jest wyjście, panie profesorze, krótko? Jednym zdaniem. Rozwiązanie. Jedni korzystają z uprawnień, drudzy kontrolują, a Platforma była pierwszą partią, za której rządów zniesiono zasadę, że przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych zawsze jest poseł opozycji. Wszyscy tą zasadę dobrego standardu demokratycznego trzymali, Platforma ją na kilka lat złamała. Proszę Państwa, mówiąc dzisiaj o granicy kompromisu, nie dotknęliśmy bardzo ważnej sprawy w naszym regionie, mianowicie kompromisu, jaki ponoć został zawarty wokół ZIT. Nie wiemy, czy rzeczywiście ten kompromis jest, ponieważ część opozycyjnych radnych, a nawet większość z nich protestuje przeciwko takiemu kompromisowi, jaki został zawarty w gabinecie pani wicepremier Bieńkowskiej. Więc wrócimy do tej sprawy, ale najpierw zobaczymy, w jakim kierunku będzie rozwijała się ta sytuacja. Na razie dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję również słuchaczom i zapraszam wszystkich internautów również oczywiście za tydzień. www.radiopik.pl